Cześć, tutaj Krzysiek. Zapraszam na prezentację zawartości pudełka i samego telefonu firmy Motorola Moto G drugiej generacji. Najpierw zawartość pudełka. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Telefon był już otwierany. Trudno nie otworzyć pudełka i nie sprawdzić, czy wszystko w porządku, ale zaprezentujemy, co znajduje się w środku. Standardowo, na samej górze telefonik. Telefonik. W pudełku oprócz telefonu znajdziemy kabelek i dokumentację. Firma zrezygnowała z ładowarki. Mamy dostęp do kabelka. Tak to wygląda. Pudełku oprócz kabelka i telefonu tylko jeszcze dokumenty, książeczka, instrukcje obsługi. I to wszystko. Sam telefon. Zajmijmy się teraz telefonem. Pokażmy najpierw, jak wygląda. Bok całkowicie pusty, bez żadnych przycisków. Z tej strony standardowo regulacja głośności, przycisk uruchamiania. Z tyłu kamera z lampą. Zbudowany jest z takiego tworzywa. Wyjście USB i wyjście słuchawkowe oraz mikrofonik. Tak to wygląda. Ok, telefonik był już wcześniej otwierany, więc nie ma co udawać, że to jest pierwsze uruchomienie, ale dla potrzeb tego filmiku nałożyliśmy jeszcze tą naklejkę. Teraz uruchamiamy oczywiście standardowo przytrzymując przycisk z boku ekranu i zaczynamy uruchamiać telefonik. Telefonik bardzo przyjemnie leży w dłoni. Od razu widać, że kiedy go trzymamy, mamy kawał porządnego sprzętu w ręku. Nic nie trzeszczy, nic nie jest źle dopasowane. Wszystko jest ładnie spasowane. Wielkość jest również optymalna, szczególnie do większych dłoni. Jak telefonik wygląda? To jest Android. Domyślnie zainstalowany jest Android w wersji Lollipop. Lollipop. Teraz jeszcze pokażemy, jak wygląda tył telefonu. Można obudowę zdjąć. Naciskamy z tyłu ponad. Widzisz, trochę dalej. Po ściągnięciu opakowania, obudowy tylnej ekranu, widzimy tutaj tak. Jest tutaj wyjście na kartę. Bateria jest niewymienna. U góry wejście na kartę microSD. Tutaj slot na kartę SIM. Dosyć jest to fajnie przemyślane, łatwy jest dostęp do tego. Trzeba tylko zdjąć ten ekran, znaczy tę obudowę chroniącą tył obudowy. Wbudowane 8 GB, oczywiście połowa zajęta przez system. A więc tak, dalsza część prezentacji Motorola Moto G. Jest to model z roku 2015. Model na jedną kartę, czyli nie ma wejścia na dwie karty. Nie jest to model Dual SIM. Bateria w telefonie 2300 mAh. Telefon jest przystosowany do pracy w systemie LTE, a więc oferuje możliwości szybszego korzystania z internetu. Oprócz tego ma tak, aparat 8 megapikseli budowany. Tył te opakowania można sobie wymieniać. W kilku kolorach można je tam sobie nabyć i dopasować do swoich jakichś tam wymagań. Ekran Gorilla Glass 5 cali i najnowszy Android na tą chwilę na pokładzie. Wydaje się, że telefon jest bardzo fajny. Bardzo fajnie leży w dłoni. Ma ciekawy taki design, prosty, ale taki bardzo optymalny. Taki lekko wygięty kształt pozwala lepiej leżeć telefonowi w dłoni. Nie wyślizguje się. Obudowa jest fajnie, tak też tutaj z tyłu, taka matowa, która powoduje, że lepiej przylega do dłoni. System oczywiście chodzi bardzo dobrze. To jest już
Trudno mi tutaj jakiekolwiek zarzuty. Aparacik, 8 megapikseli. O! Bardzo fajnie robi zdjęcia, wystarczy kliknąć na miejsce, które chcemy sfotografować na podglądzie. To jest dosyć ciekawe. Nie, to jest takie coś, że można sobie tak o... To jest fajne, naprawdę jest szybki. Z Motorola Moto G drugiej generacji. To telefon na pewno dla osób, które szukają budżetowego smartfona, który będzie miał wszystkie funkcje wymagane normalnej pracy, a jednocześnie nie chcą kupować smartfonów najwyższej półki, które są drogie, no i które no, są z tego powodu dla większości osób niedostępne. Ten telefonik wydaje się, że ma wszystkie potrzebne do pracy parametry. Zobaczymy, jak sprawdzi się w praktyce. Jeżeli będzie zainteresowanie pod tym filmem, postaramy się zrobić jakąś recenzję po miesiącu użytkowania lub po pół roku. Bardzo proszę o komentarze i lajki i dzięki za uwagę. Cześć!